Drodzy Państwo, żaden piłkarski kibic nie przechodzi obojętnie obok kolejnej okazji, aby zaaplikować sobie dawkę piłkarskich emocji. A dzisiaj takie nas czekają, jestem o tym święcie przekonany. Czas na wielki show, niech się zacznie. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A najbliższe minuty spędzą Państwo z nami. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, witamy. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Raków Częstochowa zmierzy się z drużyną Krakowi. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Okazja, jak marzenie! Jest gol! O, jak szybko poszło! Naprawdę, nie musieliśmy tu długo czekać! Teraz widać, jak potężny to był strzał. Udało się włożyć w niego całą siłę. Piłka niczym pocisk wbiła się w siatkę. Co za gol! No to mamy 1-0. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. I akcja zastopowana. Tudor. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Kornel Rupa. Kornel Rupa. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Częstochowianie tracą teraz piłkę. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Umiejętne teraz zachowanie w obronie. Skuteczne. Będzie strzał. Uwaga. Pewnie. Od niechcenia to wyłapuje. Strata Krakowi teraz. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Co teraz? Słyszy presję trybun. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. I teraz Raków doprowadza do wyrównania. Zależało im na tej bramce. Teraz tylko uspokoić grę, spróbować wyprowadzić kolejny cios. Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta, poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Mamy wynik remisowy. 1-1.
Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. Po tym przewinieniu sędzia dyktuje rzut wolny dla Krakowi. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Błąd. Tracą piłkę. Sędzia pokazuje, by grać dalej. Krakowia przy piłce. Czy to wykorzysta? Teraz będzie niebezpiecznie! Mamy centrę i tłok w polu karnym. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Ależ poszedł na przebój. Cofa na przedpole. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. Szukają sobie miejsca. Czy coś z tego wyjdzie? Dobra presja teraz. Mają piłkę. Może im dać prowadzenie. Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! A zatem mamy wynik 2-1. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Kornel Rupa. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. Nie ma gola! Co za interwencja! Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Jean Carlos. Zwoliński. Raków Częstochowa teraz napiera. Chyba trafi! Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Piłka wychodzi za bramkę, co oznacza rzut rożny. Centra w pole karne. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację.
Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Arsenić. Zoran Arsenić. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Aha, jednak piłka nie przekroczyła linii. Spójrzmy. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i... Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Odbija, chwilowo gasi pożar. Nieprzepisowe zagranie i to bardzo nieładne, a ma już przecież na koncie żółtą kartkę. No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego, Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. I przejęta piłka. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Błąd Krakowi. Tracą piłkę. Tak, bramkarz wychodzi. Piłka jest jego. Próba pressingu. Co zrobi? Ładnie teraz Krakowia, są coraz bliżej bramki. I strzela! Nie myli się teraz, pakuje piłkę do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Jean Carlos. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale nic z niego nie wyszło. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Krupa. To musi wpaść! Gol, proszę Państwa! Cios za cios! Znowu prowadzą! Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie wprost na nogę. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Ostatnie pół godziny gry przed nami.
Raków Częstochowa teraz napiera. Jest dośrodkowanie, świetnie. Przerywa to dośrodkowanie pewnym wybiciem. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Teraz jest niepilnowany. Gol, proszę Państwa. To może być rozstrzygające trafienie. Mają już dwie bramki przewagi. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Może być groźnie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Łukasz Zwoliński. Świetne, filtrujące podanie. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Tak, teraz pokazał, co potrafi. Sędzia pokazuje, by grać dalej. Cracovia przy piłce. Czy to wykorzysta? Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Ależ okazja teraz. Bez faulu, czyściutki odbiór. Tu wciąż jest groźnie. Ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Tudor. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Czy mu się uda? Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. No, zapachniało tu hat-trickiem, ale jednak nic z tego. Szkoda, byłby piękny wynik indywidualny do kolekcji, no ale jeśli idzie ci tak dobrze, to trochę się można rozkojarzyć. Może w następnej akcji się uda. Badania w takim miejscu zawsze są groźne. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Interwencja. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Sekundy lecą nieubłaganie. Odczuwalne są już trudy tego spotkania, ale miejscowa drużyna wciąż szuka sposobu na obronę gości. Jedno tutaj można powiedzieć z całą pewnością. Oba zespoły strzelają jak na zawołanie. Przy tak kiepskiej postawie obu defensyw równie dobrze może tu się skończyć powiększeniem różnicy bramkowej, jak i wyrównaniem. A nawet przy... Co zrobi sędzia? To chyba będzie żółta kartka, a to by oznaczało, że wylatuje z boiska.
Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Fran Tudor. Teraz naprawdę świetna piłka. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. W futbolu nie ma miejsca na pobłażliwość. Taką sytuację dwóch na jednego musieli wykorzystać. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Popatrzmy teraz uważniej na tę akcję. Szukają tu w końcówce wyjścia na prowadzenie. Słusznie. I przerzut piłki w poprzek na drugie skrzydło. Aż się prosiło, żeby ktoś skierował tę piłkę do bramki.